praktycznie skończył się nasz dzień. Siedzieliśmy bardzo dużo na pewno San Marco. Na pewno jesteśmy pyszną wzgórkę na Mowlisce. No także ten dzień uważamy za udany. It's a very ancient tradition, it has more or less 1,000 years. As you can see, they keep working without machines, everything is hand-made. They use instead some particular tools, for example, these blowpipes. Blowpipes season years to become a master, depending on the individual skills. Right now, they are transferring the piece to another blowpipe, attached on the bottom side, to be able to open the top side shape. Hanno appena trasferito il pezzo in un'altra cantina ancora molto molto caldo, troppo caldo per lasciarlo aperto, rischia di rompersi per lo shock termico perché la temperatura scende troppo in fretta, lo già finita sui 600 gradi. Va quindi raffreddato gradualmente più o meno per 24 ore dentro il forno all'ossidio. Durante queste 24 ore ovviamente potremmo un po' secondo la... Hejo, teraz zmierzamy do naszej stacji. Stacja, zapomniałam jak się nazywa, ale to jest na wyspie Murano. Obczajmy sobie teraz transport do Burano. Tam są super malownicze domki. I następnie tam coś pewnie zjemy, bo obczaliśmy sobie pizzerię bezglutenową. Dobra, myślałam, że nie nagrywam. No i zjemy, także patrzcie. Pięknie jest, tak kolorowo, że to się nie da opisać. Trzeba tu być. Jest ślicznie. Okej, okay, to był super wypad. Wenecja jest naprawdę warta zobaczenia. No i naprawdę no, bardzo mi się to podobało i będę wspominała miło ten czas i szczerze polecam. Cześć, obecnie jesteśmy teraz w Mestre, już w tej takiej części bardziej współczesnej, niedaleko tej starej części Wenecji. Dzisiaj już wracamy niestety. Dzisiaj zaplanowaliśmy sobie jedynie krótkie zwiedzanie tutaj właśnie tej nowej części w Mestre. Tutaj za mną jest wieża Torre dell'Orologio, czyli wieża zegarowa.